Także AA. Polska A. Także proszę Państwa, czas korków. Codzienny. No nie daj Boże. W piątek po południu. Jesteśmy w Warszawie, w Polsce A. A. Dobrze, że jeszcze w radiu Tok FM jakiś głos usłyszymy z Anglo-Ameryki, Białystok. No bo tak to nie zobaczymy Anglo-Ameryki, Białystoka, tylko usłyszymy przez radio Tok FM tam, gdzie Agnieszka Lichnerowicz udała się, pojechała. Tutaj jest Park Skaryszewski, tu napadają. Proszę uważać. Proszę Państwa, zaraz będziemy przejeżdżać przez Wisłę. Także przez Wisłę, proszę Państwa, most Poniatowskiego. Tutaj jest Park Skaryszewski pomiędzy Polskim Wedlem i Saską Kępą. W Warszawie, gdy jesteśmy tutaj na Mazowszu nad Wisłą pomiędzy Bukiem i Odrą Gdańskim, Czechosłowacją. Stara Wiara, stary tramwaj. Jak Państwo widzą, nawet zajezdnia, pętla tramwajów. No i mydło i powidło, proszę Państwa. Naród kłótliwy, naród krzykliwy, strasznie dużo Cyganów jest, którzy i tak już wybielili się, wybielili swoje zęby, wybielili swoje nazwiska, różne rzeczy swoje wybielili. Nawet tam na rondzie Wiatraczna Cyganka potrafi, proszę Państwa, żebrać dwóch papierosów. No niech to przejedzie. Państwo, zobacz, jakie te tramwaje długie są, że jak taka żółć wejdzie, się nie możesz uwolnić od tej żółci, prawda? I tak samo z tą głupotą w tramwaju. Co spojrzysz na telebim, to nie ma godziny. I teraz on nas prześcignął, teraz my go prześcigamy, ten tramwaj. No a tutaj będziemy oglądać teraz wejście do Parku Skaryszewskiego, gdzie jak były upały, tutaj są samochody o rejestracji warszawskiej. No bo jesteśmy w Warszawie, gdzie jak były upały, to była woda z łaski dla wypicia. A teraz już widzimy Stadion Narodowy mały, prawda? Były dziesięciolecia, gdzie wasz papież był. Wasz papież Jan Paweł II. A tutaj ci moherowi to siedzieli na drzewach, no bo wiadomo, że Stadion dziesięciolecia był ciasny, mały i nie wszystkich przyjął, nie pomieścili się, a więc na drzewach siedzieli i tak ten papież ich ciekawi. Jezus Chrystus nie, Biblia nie, gdy Biblia leży w śmietniku aż po XXI wiek teraz, gdy mamy XXI wiek, 2015 rok w Warszawie, na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim, Czechosłowacją, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem Gdańskim i Krakowem. I zaraz nawet tę tablicę z drogowskazem do Anglo-Ameryki Białystok będziemy przejeżdżać. Tam pojechała Agnieszka Lichnerowicz i nadaje. Także Białego Stoku Państwo nie zobaczą, a jedynie Państwo usłyszą głosy profesorów z miejsca, proszę Państwa, wieży Babel. Tutaj jest Praga Południe. Po prawej stronie była Praga Południe, po lewej stronie będzie Praga Północ. Melina Wielka, podczas gdy Warszawa w ogóle jest jedną wielką żebracznicą. To strasznie żebrzą. Tutaj widzicie Państwo, dobrze się czują te pluskwy, że Anita wzięła, kupiła, proszę Państwa, sobie mebel. To stadion dziesięciolecia. Kupiła sobie mebel. Jakiś taki fotel bujany, a w tym fotelu były pluskwy. No i ona musiała wojnę stoczyć, Anita. Mówi szczerze, przyznała się. Także jak będzie w potrzebie, to na tamkę się uda do zakonnicy. Pojeść, a może pomieszkać. A tutaj tablica była zielona z napisem Anglo-Ameryka, Białystok. Teraz stoimy w korku na stadionie, proszę Państwa. Czy pod stadionem, jak to się mówi. Narodowym. Stoimy w korku. Gdy nadaje nasze radio, to GPM Euro, Puncita Extra, niby droga wolna 100 metrów, ale trzeba odczekać. Także nie ma tu prawosławnych, nie ma tu Białego Stoku, ale słychać, nie ma tu artystów.
nie ma tu 111, ale artyści przyjeżdżają z Anglii, Ameryki, Białystok, z Litwy, z Rosji. Bardzo dużo jest w Rosji, dużo jest artystów, bo mają słuch. Natomiast ktoś taki jak ten Mareczek, który się upije, przyjedzie z Meliny, z Pragi Północy, jak się do niego dzwoni, to on albo nie słyszy, albo udaje, że nie słyszy, ściemnia, spóźnia i tak w kółko. Jak się urodził z zespołem Downa, no to co na to poradzisz? Telefony rzuca w kuchnię, że tego Ireczka telefon rozbił cały, musiałam odkupić, proszę Państwa. Wszystko tłucze, rwie. Niech swoje szyby pobije. To na tyle rewilem nie jest, żeby swoich szyb nie pobić, tylko cudze. A no to widzicie Państwo, to takich salcesonów mamy więcej. I one tutaj się dostały do tych bieda szyb. Wejdę na szczyt. One najchętniej, wiecie Państwo, gdzie wchodzą? Pluskwy do takiego fotelu bujanego. Listwa, drewno, szczeliny, szpary. I one, te pluskwy w Warszawie tu dobrze siedzą. Wóz, przewóz. Krwi się gdzieś napiją, tu się potem do Warszawy chowają. W tych listwach siedzą, w szczelinach siedzą i czekają na lepsze czasy. A tu nie ma. Putin wojnę wszczyna. Teraz jak świat zareaguje, co to będzie? Co się będzie działo? Radio Tok FM Euro. Konchita. Barbie. Baby. Langstrom. Extra. Tok FM Euro. Konchita. Barbie. Baby. Langstrom. Extra. Barbie. Baby. Langstrom. Ekstra. Także byłam dzisiaj u tego Mareczka Cygana grubego. Tam się nic nie zmienia, bo on wszystko tłucze. A to wiecie Państwo, 10 skaz na jednym mózgu. A że jeszcze dał na mamę, był ten szok.
chronić.